Nie wiem, czy lubicie, gdy odpowiadam na pytania. Natomiast ostatnio faktycznie frekwencja była super, zakładam skarpetki, że uznałam, że dzisiaj odpowiem również na pytania, które miałyście możliwość zadawania mi na Instagramie. I też napisałam Wam wiadomość, że odpowiem na wszystko. I żebyście pytały mnie o coś, o co zawsze chciałyście pytać, ale nigdy tego pytania nie zadałyście. No i muszę przyznać, że pytań jest bardzo dużo, co niestety uniemożliwia mi takie faktyczne odpowiedzenie na każde pytanie. Myślę, że pytań jest kilkaset, ale wybiorę niektóre, na które dzisiaj będę Wam odpowiadać. Chciałam Wam pokazać, że przyszły kolejne testy pomadek. Są super. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy je mieli. Okej. Słuchajcie. Okej. Zawsze widzę Cię uśmiechniętą, pełną energii. Czy bywasz czasami rozłoszczona, nie wiadomo czym? Słuchajcie, jak mam PMS, to jest na maksa ciężko dla mojego męża, bo to budzę się wtedy i zastanawiam się, czy to jest odpowiednie miejsce dla mnie. I zawsze wtedy myślę, że mnie nie kocha i on musi mi 100 razy powtarzać, Laura, kocham Cię. Tak. Więc faktycznie miewam takie gorsze dni. Ja jestem ogólnie taką osobą wiecznie uśmiechniętą. Kiedyś w ogóle słyszałam taką teorię, nie wiem czy jest prawdziwa, że osoby ciemnoskóre chodzą takie uśmiechnięte i radosne. Jeśli to prawda, no to ja jestem jedną z tych osób, bo nieważne co się dzieje w moim życiu, nawet złego, gdzieś ja potrafię zawsze znaleźć wtedy tą radość i pewną równowagę. Więc ja się naprawdę dużo uśmiecham i dużo mówię. I czy chodzę rozzłoszczona? Nie wiem, jeśli tak, to myślę, że to jest takie kilka minut złości o coś i szybko mi przechodzi. Skąd pomysł akurat na taką nazwę kosmetyków? Jeśli chodzi o kosmetyki, to one nazywają się, tak jak już Wam wcześniej tutaj wspominałam, LCR Beauty. Tak. A natomiast na etykietach jest napisane Laura Cocorace, bo chciałam bardzo po sprzedaży udziałów oddzielić siebie jako Laurę w ubraniach od siebie jako Laury w kosmetykach. I wcześniej, gdy wpisywałyście moje imię i nazwisko na Instagramie, to wyskakiwała Wam mój prywatny profil i marka odzieżowa. Więc zrobiłam to celowo, żeby po prostu odciąć tamten czas w swoim życiu. I żebyście teraz wpisując Laura Cocorace, żeby Wam się wyświetlał profil kosmetyków i mój. Ale jeśli będziecie kupować nasze kosmetyki i lubicie, to pamiętajcie, że nasza marka nazywa się LCR Beauty. Strona internetowa to jest też lcr.pl. I czy miałam inny pomysł na nazwę? Słuchajcie, nie miałam. Naprawdę musiałabym mocno główkować, żeby znaleźć fajną nazwę do kosmetyków. Dlaczego kosmetyki, a nie coś innego? Więc kosmetyki dlatego, że naprawdę ja bardzo lubię kosmetyki. Myślę, że to jest miłość podobna jak miłość do ubrań. No i faktycznie ten czas, gdy walczyłam o swój skręt włosów, jak walczyłam z cerą, bo moja cera kiedyś była na maksa w kiepskim stanie, no to to był ten czas, gdy faktycznie, słuchajcie, taki czas przełomowy, gdy tak to polubiłam, pokochałam, że uznałam, że kiedyś chciałabym robić kosmetyki. No i tak przyszedł ten czas. Chciałabym trochę poprawić ten ekran. O, że może będzie Wam się lepiej oglądać. Bo jest tak bardzo dużo góry. O, może tak? Dobra. Chyba jest lepiej. Więc dlatego. Jak sobie poradziłaś sama z dzieckiem? Jestem w podobnej sytuacji i jest bardzo ciężko. Słuchaj, bo ja nie mogłabym powiedzieć, że miałam łatwiej i miałam jakiś prostszy start, bo absolutnie tak nie było. Było ciężko, bardzo ciężko, ale no szybko stawiałam na nogi i uznałam, że trzeba po prostu o nas zawalczyć. I faktycznie myślę, że tutaj nie do końca zawsze jest problem taki typu, jak ja sobie sama poradzę z dzieckiem, tylko jak połączę pracę, żeby zarabiać, z wychowaniem dziecka samodzielnym. No i tutaj faktycznie znalazłam po prostu coś, co na tamten moment było potrzebne na rynku i co pomogło mi utrzymać siebie i moją córkę. I to w taki sposób, że naprawdę mogłyśmy bardzo fajnie żyć, więc
zawalczyłyśmy po prostu o siebie, musiałabyś mocno pomyśleć, co lubisz, co jest twoją pasją i czy w jakikolwiek sposób jesteś w stanie zrobić to z dzieckiem. Ja akurat jestem taka, że jak się na coś nakręcę i mam jakiś pomysł i wizję, to jestem w stanie wszystko zrobić, żeby to się udało i tak właśnie zrobiłam z pracą, jak Leosia była malutka, że po prostu każdego przekonałam, że jestem w stanie to robić z małym dzieckiem obok. Czy chodzisz dwa razy w tych samych ciuchach? Dziwne pytanie, wiem. Jasne, że tak. Jest, właściwie mam niekiedy wrażenie, że często chodzę cały czas w tych samych. Mam jakieś swoje różne ulubione, ale ja wcale, słuchajcie, nie mam dużo ubrań, może wam się tak wydawać, ale ich nie mam dużo, też zrobiłam teraz wyprzedaż szafy. Więc moja garderoba się bardzo często powtarza, ale na przykład ubieram ją z innymi dodatkami i wam się wtedy wydaje, że to zupełnie coś nowego. Ile macie metrów w obecnym mieszkaniu? Czy macie swoją oddzielną windę? Czy tak to wygląda? Słuchajcie, mamy faktycznie. Mamy całe piętro w bloku i mamy windę, która wjeżdża do mieszkania i będziemy chcieli... Podjęliśmy decyzję, że będziemy chcieli sprzedać to mieszkanie, więc właśnie jestem bardzo ciekawa, czy szybko znajdzie się ktoś na nasze miejsce, bo myślę, że to jest bardzo nietypowe i szczególnie w Poznaniu. Czy chciałabyś się spotkać, porozmawiać, wypić herbatę, opowiadać, słuchać, coś upiec? Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja nie mówię nie, ja się ostatnio bardzo tworzyłam na nowe znajomości, a wcześniej tak nie było. Więc słuchaj, jeśli masz jakiś pomysł, to napisz. Może faktycznie coś razem zrobimy. Twoja pierwsza myśl, gdy pierwszy raz zobaczyłaś Marcina. Słuchajcie, to było tak, o Boże, uciekam. On ma chyba 2 metry. No i ja już się odwracałam, rowerem byłam i chciałam uciec, odjechać. Naprawdę, i bym uciekła, gdyby nie to, że on w tym momencie mnie zauważył i pokiwał. I mówię, o mój Boże, dobra, teraz to już muszę przetrwać, a okazał się wspaniałym facetem. Ale się go bałam, w sensie wzrostu, wystraszyłam się pierwszym razem. Okej, czy masz prawo jazdy? Nie mam prawa jazdy i to jest ciekawe pytanie, bo często to pytacie i jakoś było mi nie po drodze, żeby to prawo jazdy zrobić, natomiast teraz, gdy mam więcej czasu, podjęłam decyzję, że pierwszą rzeczą, którą chciałabym taką zrobić dla siebie, to jest faktycznie prawo jazdy. Śmieję się i mówię Marcinowi, że już wiem, jaki samochód chcę kupić, więc faktycznie zależy mi, żeby to prawo jazdy zrobić. Myślę, że może nie teraz w tą pogodę, która jest z oknem, natomiast pewnie wiosną będę się starała już powoli postartować. Jezu, co to za dźwięki? Tak to jest w kamienicach. Jak wygląda twoja dieta na co dzień? Jesz to, czego chcesz, czy czegoś unikasz? Staram się ograniczyć mięso, słuchajcie. Ja po prostu nie przepadam za mięsem. Ostatnio wyświetliło mi się na Instagram jakiś film z obierania wątróbki, to myślałam, że zwymiotuję. Więc no ja jem wszystko. Staram się unikać smażonego, bo później się bardzo źle po tym czuję. Staram się unikać mięsa. Jem dużo warzyw, dużo owoców. Zdrowych produktów. Jestem uzależniona od serów. To serów faktycznie jem mnóstwo. Też od sera feta, od parmezanu. Mogę po prostu tak jeść garściami. Oliwki. No jem bardzo zdrowo, w sensie jakbym miała powiedzieć jak jem, to ja jem zdrowo. Kiedyś tak nie jadłam, kiedyś dużo stołowałam się w restauracjach, też staram się po prostu teraz albo zjeść w domu, albo faktycznie iść do restauracji i nawet jeśli widzę, że inne danie w karcie brzmi fajniej i może być smaczniejsze, to wybieram po prostu to, które będzie zdrowsze. Hej, pytanie o bliźniaczki i usypianie. Jak usypiasz w nocy, a jak na drzemkę? Moje bliźniaczki są usypiane tak, że robimy im mleczko, kładziemy je do łóżka, one wręcz same się już domagają i one nam komunikują, że no i wtedy po prostu odkładamy je do łóżka, dajemy im butelkę, spuszczamy żaluzję, nawet w dzień, gdy jest drzemka i tak samo wieczorem. No i bliźniaczki po 3 minutach już śpią. One też nie budzą się w nocy, więc przespiają całą noc i to tak właściwie od początku.
W jakim aucie jest taki fajny układ siedzeń? Spodziewamy się czwartego dzieciątka. Ja nie znam się na samochodach dobrze, ale nasz samochód to jest Mercedes V-klasa. I jak go kupowaliśmy, no to jak idziecie właśnie do salonu Mercedesa, to tam możecie sobie wybrać układ i wszystkie dzieci mogły jechać przodem. My natomiast wybraliśmy taki układ, że one są jakby odwrócone do siebie, po to, żeby na środku można było rozstawiać stolik. To jest świetne na dalsze podróże. Jak teraz będziemy mieli daleką podróż, to Wam ten stolik na pewno pokażę. Czy są rzeczy, które czujesz, że ominęłaś przez wczesne macierzyństwo? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo ja się nad tym często zastanawiam i sobie myślę, że faktycznie jest wiele rzeczy, które na przykład chciałam jeszcze zrobić, ale ich nie zrobiłam i że myślę sobie, że już jest za późno, że nie wypada. Też byłam w takim wirze po prostu pracy od początku, no bo jak tylko Lea się urodziła, to ja musiałam po prostu od razu stanąć na nogi. Natomiast są takie rzeczy, które chciałabym jeszcze zrobić i na pewno zrobię, ale powiem Wam też, że takie błahe rzeczy, ja na przykład ja mogę sobie na palcach jednej ręki policzyć, ile razy byłam na jakiejś imprezie do białego rana, no. I to jest dziwne, bo to nie jest tak, ja nie jestem osobą imprezową, która chciałaby teraz iść i imprezować, natomiast mówię, Marcina namawiam już któryś rok z rzędu i mówię, weźmy chociaż kiedyś tak wyjdźmy sobie na cały wieczór i się fajnie pobawmy do rana. Ile ważysz, a ile byś chciała, czy masz kompleksy? Nie wiem, ile teraz ważę. Podejrzewam, że 50 parę kilo, nie ważę się w ogóle. A jeśli chodzi o kompleksy, no to miałam jakieś różne. Kiedyś moim kompleksem wielkim był mój nos. Później moje czoło. I to już i wzrost też w sumie, włosy. Ale to już w ogóle nie są moje kompleksy. Ja w ogóle absolutnie z ręką na sercu przysięgam, nie obrabiam w ogóle zdjęć na Instagramie, relacji. No po prostu tak jak jestem, tak wrzucam. Nie mam z tym problemu, mam lepsze i gorsze dni. Ja lubię niekiedy się mocno zaokrąglić na twarzy i też po prostu to akceptuję. Więc ja nie mogę teraz powiedzieć, że mam jakieś kompleksy. Ja rano wstaję, patrzę i jak nie mam PMS-u, to czuję się piękna. Jaką jesteś osobą prywatnie? Dla bliskich jestem na pewno bardzo pomocną osobą. To, czego wy o mnie nie wiecie, no to ja naprawdę ultra pomagam rodzinie, bliskim, znajomym. Myślę, że mogą się czuć przy mnie bezpiecznie. No więc to tak. Myślę, że jestem gadułą. I że wprowadzam jakąś aurę, taką, myślę, że moi znajomi lubią ze mną przebywać, tak mi się wydaje, ale to trudno mówić o sobie. Czy wolisz siebie w prostych włosach? Odnoszę takie wrażenie, tak zdecydowanie wolę siebie w prostych włosach, ale też akceptuję moje luki kręcone i mogę chodzić tak i tak. Jak wyprostuję włosy raz na jakiś czas, no to jest super, na przykład w taką pogodę jak teraz, bo mogę ubrać czapkę i lubię nosić czapki, bo nie trzeba wtedy cały czas dbać o to, żeby te włosy ładnie się układały. Natomiast latem uwielbiam się w biwlokach. Dlaczego masz zakaz tworzenia marki odzieżowej przez kolejne 2 lata, skoro tak ekstra to miała być współpraca i pamiętam, jak zapewniałaś, że absolutnie nic się nie zmieni. Pani napisała też trzecie okienko, a tu nagle w pół roku takie zmiany. Słuchajcie, to jest akurat chyba normalne, że zawsze taki zakaz pojawia się po odejściu. Wydaje mi się, że to jest absolutnie normalne. I po prostu no, faktycznie ten zakaz jest. Czy po narodzinach bliźniaczek zbliżyliście się z Marcinem, czy wręcz odwrotnie? Myślę, że chyba, nie wiem, zawsze byliśmy blisko. Nie wiem, czy coś się zmieniło. Właściwie nie, jest tak samo jak było, naprawdę. Chociaż ja jestem naprawdę zauroczona tym, jakim Marcin jest ojcem i jak świetnie po prostu ogarnia. A nie jest łatwo ogarnąć 3 dzieci, a on po prostu ogarnia wszystko. Że jak musiałabym gdzieś wyjść, to mogę wyjść i Marcin wszystko zrobi. On jest naprawdę tatą na medal.
Co prawda to nie pytanie, będę z Tobą w kosmetykach i czekam na 2 years later. Dzięki. Zobaczymy. To nic pewnego. Jak Ty planujesz swoje dni? Robisz tak wiele, jak masz na to siłę? Nie planuję. To jest spontan. Często nie mam tej siły, ale też teraz nauczyłam się tego, że jak po prostu jest taki dzień, że mi się nie chce, to ja nie robię. To wtedy sobie totalnie odpuszczam i nawet jeśli jest coś, co mam do wykonania danego dnia, to nie robię. A jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, no to jest też inna opieka, która była jeszcze kilka miesięcy temu, gdzie ja po prostu łączyłam to z intensywną pracą i było ciężko. Teraz to jest dla mnie totalna przyjemność i wręcz ja Marcina wyganiam. Mówię, idź sobie na siłownię, idź tam, ja posiedzę sama z dziećmi. Po prostu jest to przyjemność, nie czuję, żeby to była jakakolwiek praca i żeby mnie to przemęczało. Wręcz jest właśnie tak, że sobie obserwuję, śmieję się i jest fajnie. Żałuję tylko, że pogoda jest taka za oknem, bo jak jest ładna pogoda, to ten czas można jeszcze fajniej spędzić. A teraz jak bliźniaczki chodzą, to już w ogóle super. Czy wybielałaś zęby? Nie, nigdy nie wybielałam. Jaki jest znak Twój z Odiaku? Ryba. O, adres do doręczania prezentu. O Jezu, mam do Was prośbę. Dzisiaj Marcin pojechał do biura wirtualnego, gdzie mam zarejestrowaną firmę, odebrać jakieś paczki dla mnie. I tam było 9 jakichś przesyłek. Nie wysyłajcie proszę na tamten adres, bo mnie tam już nie ma, nigdy mnie nawet nie było, a ja później muszę po prostu to wszystko przewieźć. Czy od zawsze ubierałaś się kolorowo? Nie. Właśnie cała historia tego, że zaczęłam tworzyć odzież, to właśnie było połączone mocno z tym, że ja, gdy była mała, ubierałam się przede wszystkim, słuchajcie, w szarości. Gdy macie na przykład szary sweter, szare spodnie, możecie to ubrać na milion sposobów z różnymi dodatkami i nie czujecie takiej potrzeby, jak przy kolorowej szafie, że cały czas chcecie coś nowego, bo ja tak akurat mam, bo to nie pasuje z tym, to nie pasuje z tamtym. Więc wtedy zamysł był taki, żeby stworzyć kolorową markę w fajnych, przystępnych cenach, żeby móc po prostu budować tą szafę, nie wydając mnóstwa pieniędzy na to, no bo wtedy było bardzo mało marek z kolorowymi ubraniami w tamtym momencie. Natomiast teraz, gdy od miesiąca robię zakupy odzieżowe, no to mam wrażenie, że tych marek jest coraz więcej i coraz więcej firm otwiera się na kolory, co jest absolutnie super, bo ja bardzo lubię kolorowe ubrania i też mam wrażenie, że klienci tego mocno potrzebują. Przedesz Aweli to była 100% decyzja zgodna z Tobą. Myślę, że akurat na to pytanie mogę odpowiedzieć, że nie jest to decyzja, którą bym podjęła. Była to decyzja, do której zmusiła mnie sytuacja i po prostu mocne niedopasowanie dwóch stron. Tak delikatnie mówiąc. W jakim wieku urodziłaś Leę? Ile masz teraz lat? Skąd czerpiesz spokój i cierpliwość do dzieci? Leo się urodziłam, gdy miałam 20 lat. No, to był ciekawy czas. 21 właściwie miałam już po chwili. No, było intensywnie. Mocno intensywnie. Natomiast to, skąd czerpię cierpliwość, nie wiem. Myślę, że było kilka sytuacji takich, żeby bliźniaczki nie, natomiast Lea pewnie wyprowadziła mnie z równowagi, bo już jest taką nastolatką, która lubi się z mamą kłócić. Ona też jest taka zabawna i często daje takie dorosłe mocno komentarze. Pamiętam, jak raz podsłyszała jakąś moją i Marcina intensywną rozmowę z kimś. I to był pewien mężczyzna, z którym rozmawiałam dość często o godzinie 20. No i właśnie ja nawet nie wiedziałam, że ona gdzieś tam się schowała za rogiem i słyszała tą rozmowę i się strasznie rozpłakała i przyszła i powiedziała, że ona chce do niego teraz zadzwonić i ona chce jemu powiedzieć. I właśnie no, ma taki temperament, to jest niesamowite. Wiele osób mi mówi, że Lea jest taka bardzo dojrzała, taka dorosła. No i faktycznie też mi się wydaje, że Lea taka jest. I kłótnie z nią bywają niekiedy ciężkie, naprawdę. To, co ona potrafi mi powiedzieć, to
To jest niewiarygodne. No ale poza tym wczoraj na przykład przyszła do mnie i powiedziała, wiesz mama, czym jest miłość? Ja mówię, czym? Ona mówi, tym, że ja niekiedy powiem ci coś bardzo złego, smutnego dla ciebie i później ja cały czas tylko myślę o tym, że chciałabym ciebie jak najszybciej przeprosić. Czy jak w końcu odwiedzę Poznań, to pójdziemy razem na kawę i rogala? Słuchajcie, ja bardzo chętnie, w sensie tak jak mówię, jestem bardziej otwarta teraz na takie rzeczy, więc jak będziesz w Poznaniu, to śmiało możesz do mnie napisać. Tutaj ktoś mnie pyta, jak się czujesz tak po prostu. Słuchajcie, ja miewam różne dni. Miewam takie dni, że jest naprawdę super. I mam takie nastawienie, że jest fajnie, że super sobie ze wszystkim radzę, ale ja też nigdy nie ukrywałam przed Wami, że jakieś różne problemy w moim życiu się pojawiają. Ale walczę z nimi bardzo, słuchajcie. Ostatnio miałam taki czas znowu, gdzie już było dobrze, a później znowu jakby nie mogłam spać w nocy, więc zaczęłam brać te leki przeciwlękowe. Bo tak stwierdził lekarz, że takie leki teraz mi zapisze i faktycznie później znowu było lepiej. Ja byłam mocno niespokojna, w sensie jakby kiedyś tak sobie pomyślałam, żebym napisała książkę o swoim życiu i o tym, co tak naprawdę dzieje się, na przykład o czym nie mogę mówić, bo coś mnie zobowiązuje do tego, to byłby świetny materiał na książkę i na film. I to jest aż niewiarygodne, ile rzeczy może przytrafić się jednej osobie w krótkim czasie i jak życie potrafi się komplikować. Natomiast będę z Wami szczera, że ja potrafię bardzo szybko stawać na nogi. I doświadczyłam tego już wiele razy, że bardzo szybko potrafię stawać na nogi. No, życie zweryfikowało różnych ludzi, którzy byli w moim otoczeniu. Ale jest dobrze, więc aktualnie czuję się naprawdę okej. O Jezus, przepraszam, wyszłam. Czy chciałabym mieć syna? No, nie czuję takiej aktualnie potrzeby. Chociaż kto wie, słuchajcie, ja już tak niczego nie planuję. Chyba nigdy bym nie chciała powiedzieć, że nie będzie mi czwartego dziecka. Nie wiadomo. Twoje ulubione perfumy. Słuchajcie, ja w ogóle nie mam. Nie używam. W sensie mam, ale nie używam. Raz na jakiś czas. Bardziej rozdaję, jak już mam. Dostałam od Marcina mnóstwo w prezencie, ale jakoś tak nie przepadam za bardzo. Jak pielęgnujesz włosy Coco? Ja obecnie włosy Coco pielęgnuję kosmetykami LCR Beauty, gdzie jakby one nie mają tych badań, które zgadzają się na to, żeby dzieci poniżej 3 roku życia je używały, więc Wam absolutnie nie polecam. Natomiast no i to tylko nie ma tego badania, ale ja wiem, że ten kosmetyk jest dobry i nic się nie wydarzy, więc ja absolutnie teraz stosuję te wszystkie rzeczy na jej włosy. I muszę Wam powiedzieć, że im te włosy są dłuższe, tym one bardziej mają takie kołtuny i ja po prostu codziennie z tymi włosami muszę walczyć. I też te loki nie nadają się do końca do takiego rozczesywania. Jak już to na mokro, ale absolutnie nie na szycho, bo nie na sucho, bo wtedy robi się szopa. Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w macierzyństwie? Miewacie kryzysy w związku? Jak sobie z nimi radzić? Najtrudniejsze w macierzyństwie? Nie wiem. No ja teraz mam po prostu taki czas, że naprawdę jest czas, więc najtrudniejsze w macierzyństwie pewnie jest dla każdej mamy to, gdy oboje rodzice pracują i po prostu tego czasu jest mało. Ja mam na tyle fajnie, że mogę sobie o każdej godzinie w razie czego wyjść i jechać do domu i tak ułożyć swój plan. Natomiast czy miewamy kryzysy w związku? No, często mnie o to pytacie. Możecie trochę zaobserwować Marcina na moim Instagramie czy tutaj na YouTubie.
widać, że to nie jest człowiek, z którym można mieć kryzys. Jedyne co, to on lubi sobie pożartować, że niby się kłócimy, że coś tam, albo że mówisz, że czegoś nie może zrobić, bo widzi już moją minę, ale absolutnie tak nigdy nie jest. Nie? To są takie żarty. Dla mnie biznesową inspiracją, kobietą ze świetnymi pomysłami. Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć Wam, że najfajniejsze w tworzeniu biznesu jest to, gdy nie tworzycie go z nastawieniem tylko i wyłącznie takim, muszę zarobić. Więc tak tworzyliśmy pierwszą markę, że nie mieliśmy w ogóle takiego zamysłu, to miał być po prostu dodatek, taki bardziej nawet dla mnie. I teraz mamy też coś takiego, że w ogóle nie myślimy pod tym kątem, że dobra, musimy zarobić. Więc wtedy markę tworzy się super i mam wrażenie, że jeśli tak podchodzisz do tego, to wszystko po prostu w pewnym momencie samo przychodzi. I to jest naprawdę super, bo tworzysz coś, pod czym się podpisujesz, a ja na przykład kocham tworzyć, ja myślę, że jestem mocno taką duszą kreatywną i mam wrażenie, że jestem w stanie odnaleźć się w wielu miejscach, bo mam wiele jakichś przeróżnych pasji i obszarów zainteresowania, gdzie jakby dla mnie dużo z Was mnie pyta, czy przebranżowienie było ciężkie. Absolutnie przebranżowienie nie było dla mnie ciężkie. Na początku się zastanawiałam, jak to będzie. Brakowało mi trochę nagrywania rolek faktycznie. Natomiast wczoraj byłam z Marcinem, byliśmy na spacerze i ja mówię, i z bliźniaczkami, i mówię tak, że wiesz co, to jest dla mnie takie mocno ciekawe, że właściwie zaczynam powoli doceniać to, że ten spokój, bo ja na przykład jak wchodziłam do pracy, to ja miałam milion rzeczy do zrobienia na każdym stanowisku, jakby wiele osób żadnej decyzji beze mnie by nie podjęło, dlatego, że to ja jakby tworzyłam, ja byłam tą duszą, ja byłam tą wizją tego, jak wszystko powinno w każdym miejscu wyglądać, więc to się tak bardzo na mnie skupiało. Ja na przykład nie jestem technologiem odzieży, a nagle po prostu jakby byłam odpowiedzią dla technologa odzieży, co ma zrobić, i te pytania były, no ale co by Pani zrobiła, Pani Laura? No i tak samo było z konstruktorami, no po prostu z każdym miejscem. Natomiast teraz jest zupełnie inaczej, tworzy to wszystko zespół, ja jestem obok i po prostu się cieszę i testuję, więc super, nowa rzeczywistość. W co się bliźniaczki lubią najbardziej bawić? Słuchajcie, one bawią się bardzo lalkami, z pieskiem się bardzo lubią bawić i kiedyś odpisałam komuś, że wodą z WC, bo tak faktycznie niestety jest, jedzeniem loli, garnkami, łyżkami, no po prostu wszystkim tym, co jest dla nich niedostępne. No i bardzo kochają Lei zabawki. Ja mogę im kupić zabawkę i ona leży w kącie, natomiast to, co jest Lei, to są dla nich najlepsze zabawki. Jaka jest Twoja wymarzona, aktualna podróż? Właśnie cały czas o tym myślę, gdzie chciałabym odbyć następną podróż. Gdzieś po głowie faktycznie chodzą mi jakieś jeszcze afrykańskie miejsca, natomiast z drugiej strony marzy mi się tak też wyjechać do raju, bo już byłam wiele razy w raju, natomiast zawsze byłam i to było połączone z pracą, więc marzy mi się gdzieś wyjechać faktycznie teraz tak odpocząć i pierwszy raz pojechać tak, że po prostu leżę i nie pracuję, więc faktycznie myślę też o tym. Chciałabym gdzieś wylecieć w lutym albo w maju, mam wtedy moją rodzinę. I gdzieś myślałam, żeby może na Malediwy albo Seszele, chociaż nie jestem pewna. No i w pewnym momencie ostatnio Marcinowi powiedziałam, że wiesz co, zaskocz mnie, bo to Marcin ma tą niespodziankę zrobić urodzinową, i powiedziałam, że wybierz ty miejsce, powiedz mi tylko, jakie mam rzeczy spakować, a na lotnisku dowiem się, dokąd lecimy. No i właśnie tak zrobiliśmy, że Marcin powiedział, okej, to zróbmy taką faktycznie niespodziankę, że ja Ci powiem tylko, ile będzie tam stopni i jakie masz zabrać buty, i to będzie niespodzianka, gdzie będziemy lecieć, chociaż powiedział mi, ale wiesz, że jak robię Ci taką niespodziankę, to nie lecimy z Poznania, tylko z Berlina, więc podejrzewam, że jakiś to będzie daleki lot. Z bliskich miejsc bardzo mi się marzy Rzym.
Sprawdzałam ostatnio nawet loty, żeby tak, bo jest lot chyba z Poznania, że lecisz w piątek, wracasz w niedzielę, ale te godziny nie były dla mnie zbyt dobre. No i też 10 grudnia my już wyjeżdżamy, więc to wszystko musi być tak na szybko, więc też nie po drodze nam z tym. Słuchajcie, dziękuję Wam za pytania. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam się odpowiedziami. I do zobaczenia następnym razem przy kolejnych pytaniach. I teraz na koniec pokażę Wam kolejne kolory, które dziś testowałam, żeby też było coś innego. Nie wiem, czy widać. Zobaczcie, jakie mam w ogóle paznokcie kolorowe. No, ale właśnie przyszły kolejne matowe pomadki. To jest taki projekt, który chciałabym zrobić jak najszybciej. Mam nadzieję, że uda się w styczniu, lutym. Pewnie w lutym bardziej. Na moją urodzinę. Wszystko tak przygotowuję, żeby było na moje urodziny. Też kosmetyki do włosów, które będą po prostu tak super, dziewczyny, że mogę z ręką na sercu powiedzieć, że można pozazdrościć wszystkim tym dziewczynom, które miały okazję kosmetyki do włosów przetestować już teraz, bo jak wiecie, wyłoniliśmy na Instagramie 10 osób, które otrzymało od nas kosmetyki do włosów. No i na razie feedback, który otrzymujemy, to jest, że kosmetyki są super. Pokażę Wam, jak dzisiaj wygląda u nas za oknem. Mamy tutaj taki widok. Jeszcze jakieś remonty trwają. No, a ja dziękuję. Nagrywam ten film w dniu, gdy premiery będą miały moje kosmetyki o godzinie 18, więc się mocno stresuję. Przyszłam trochę uciec z myślami w inne miejsce, natomiast już za moment wracam do dziewczyn i planujemy, myślimy, stresujemy się dalej. Kolor tutaj, który mam na ustach, to też jest kolejna próba.